Suwalski Szpital Wojewódzki zabiegał o kwalifikację do trzeciego poziomu zabezpieczenia usług medycznych w sieci szpitali. Niestety, pomimo tego, iż placówka spełnia wymagane warunki, Narodowy Fundusz Zdrowia odrzuciło wniosek. O porażce zadecydował dosłownie jeden dokument, a właściwie jego brak. Władze szpitala czują się pokrzywdzeni, ale nie składają broni. Problem dotyczy kwestii formalnych związanych z oddziałem nefrologii i stacji dializ, który w pewnym momencie swojej historii został zakontraktowany jako oddział internistyczny, w ramach którego nie można wykonywać wszystkich niezbędnych zabiegów. Poprzez braki kadrowe w pewnym momencie jego historii, na przełomie lat 12-13, na wniosek NFZ-u, ponieważ nie mieliśmy dwóch specjalistów, został podpisany kontrakt na oddział internistyczny, gdzie nie są ujęte wszystkie procedury. Natomiast już 3 miesiące czy 6 miesięcy później spełnialiśmy te wymogi. No niestety trafiliśmy pechowo na taki okres, że nie można było nowej umowy podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia, tylko były one przez wiele lat aneksowane. Pomimo trwających kilka miesięcy i będących już przeszłością braków kadrowych, oddział pracował nieprzerwanie, pełniąc wymagany zakres świadczeń nefrologicznych. Aby to udowodnić, zabrakło jednego dokumentu. W rezultacie nie udało się już podpisać nowej umowy z NFZ-em. W tym momencie czujemy się troszeczkę niesprawiedliwie, bo ten oddział zaważyłby o tym, że bylibyśmy w trzecim stopniu specjalizacji. Sprowadzenie Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach do drugiego stopnia specjalizacji, o czym się nie mówi, sprowadzi na nas wiele utrudnień. Mamy oddziały gastrologii, tworzymy oddział kardiologii, są oddziały takie jak chorób zakaźnych, pulmonologii, wielospecjalistyczne. Mamy bardzo dużo rezydentów szkolących się. Nie wszystkie procedury będą finansowane w ten sposób, gdyż nie zawierają się w oddziale internistycznym i mogą konsultanci zarzucić nam sens szkolenia z danych dziedzin rezydentów. Niższy stopień referencyjności nie wpłynie znacząco na poziom finansowania placówki, ale z perspektywy zarządzających szpitalem może być postrzegany jako degradacja placówki do poziomu szpitali w Sejnach i Augustowie, które nie mają przecież nefrologii i swoich pacjentów przywożą do Suwałk. Oddział w Suwałkach leczy i nierzadko ratuje życie chorym również z województwa warmińsko-mazurskiego. Aktualnie stale dializowanych jest ponad 80 pacjentów. W tej chwili mamy 22 stanowiska na stacji dializ i 16 łóżek na oddziale nefrologicznym. I na tym oddziale zajmujemy się przede wszystkim diagnozowaniem i leczeniem chorób nerek. I wszystkich chorób, które wokół chorób nerek współistnieją razem z chorobami nerek. Czyli pacjenci są diagnozowani, przygotowywani do leczenia dializami, jeśli jest taka potrzeba, są szkoleni z zakresu diety przy chorobach nerek, szkoleni, zakładamy także dojścia naczyniowe do leczenia nerkozastępczego, kwalifikujemy pacjentów do przeszczepienia nerek, współpracujemy z kliniką nefrologii i transplantologii w Białymstoku. Na oddziale pracuje 5 specjalistów nefrologów, w tym 3 na stałe umowy. Wkrótce będzie o jednego więcej. Zatrudniony jest też internista i 2 rezydentów. Krótko mówiąc, udziela typowo nefrologicznych świadczeń zdrowotnych. Natomiast są pewne wymogi takie formalne związane z NFZ-em, z ministerstwem, że trzeba złożyć dokumentację, żeby udowodnić, że oddział funkcjonuje tak jak oddział typowo nefrologiczny. I z naszej strony, jako dyrekcji naszych nefrologów, my uważamy, że tak właśnie funkcjonujemy. A czy uda się szpitalowi zdobyć dla oddziału status nefrologii, okaże się już niebawem. Walka o przyszłość szpitala nie będzie łatwa. Pierwsze odwołanie zostało już odrzucone. Dyrekcja nie złożyła broni. Kolejny protest, który jest właśnie w trakcie sporządzania, trafi lada moment do prezesa NFZ-u w Warszawie.